Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę teorii, trochę rzeczy, o których mnie często pytacie. Czyli no, niektórzy z was chcą sobie wgrać custom ROMy, chcą zrotować telefon, chcą mieć możliwość grywania jakichś innych kompilacji ROMów niż standardowe rzeczy od Samsunga. Co musimy zrobić? Co musimy zrobić, żeby móc w ogóle działać w taki sposób? Akurat mam dwie teraz S9, więc mogę wam trochę rzeczy pokazać. A mianowicie, cóż, żeby wgrać jakikolwiek ROM nieoryginalny, nie Samsungowy, musicie mieć coś takiego jak customowe recovery, czyli dostęp do możliwości wgrywania ROMów, które no nie są ROMami seryjnie wydanymi przez Samsunga. Bo oczywiście, jeżeli chcecie cokolwiek wgrywać, wchodzicie sobie w tryb download, czyli przycisk głośności w dół, Bixby Power, odpalacie Odina, wgrywacie sobie standardowy ROM, ale co zrobić, żeby móc wgrywać customowe rzeczy? Do tego służy tryb recovery. Standardowy, gdy sobie odpalimy S9, czyli tryb recovery uruchamiamy przyciskiem Power, przytrzymujemy razem z głośnością w górę i Bixby. Zobaczycie, zaraz coś zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Odpalam jedną, no trochę może jest brudna, sorry. Ale mamy standardową rzecz, czyli może przejdę sobie na manualne, czyli zwykłe recovery standardowe, jak macie w telefonach, gdzie możecie sobie parę rzeczy zrobić. No ale nie wgracie za jego pomocą żadnego customowego ROMu. Nawet gdybyście chcieli sobie wgrać coś z karty SD, to niestety nie przejdzie, jeżeli użyjecie jakiegoś ROMu, który nie jest oryginalny, nie ma szans na tego typu działanie. Dobra, co zrobić, żeby mieć możliwość wgrywania recovery, które są, znaczy wgrywania ROMów, które nie są ROMami seryjnymi od Samsunga. Uruchamiając tą samą procedurę, ja już na tym fonie mam zainstalowane właśnie customowe recovery od TWRP, w sumie jedna z lepszych opcji. No i nawet macie całość w języku polskim, możecie sobie ogarnąć, wgrywać. Co zrobić, żeby móc właśnie robić takie rzeczy, czyli klikając instaluj, wybierać sobie jakiś ROM z karty SD, którą włożycie do telefonu, instalować. No, droga nie jest zbytnio trudna. Weźmy sobie go na razie, wyłączmy i przejdźmy do laptopa. Dobra, mała zmiana. Oczywiście jakiejś ostrości, czegoś, będzie tu trochę kręcone, ale tak mi jest najprościej. Program Odin, już nieraz pokazywałem wam, co można za pomocą jego zrobić. Można zrobić wiele rzeczy. Jak już powiedziałem wam, trzeba wgrać inne recovery customowe. Czyli używamy najlepiej to, co ja tutaj wam zaproponowałem, czyli z TWRP. Linki, gdzie ściągnąć, co ściągnąć, dam wam znać. Ściągacie sobie to recovery, odpalacie sobie Odina i prawie że możecie działać, ale prawie. Ja muszę jeszcze, najpierw pokażę, co zrobić z poziomu Odina, żeby coś takiego zainstalować. Standardowo musicie sobie go odpalić, mieć zainstalowane sterowniki, wszystko będziecie mieli w linkach. Po prostu to, co pobierzecie, ten plik od TWR, na przykład tą wersję, którą tu widzicie, jedna z tych, których działa. Musicie sobie wejść w sekcję AP, wybrać ten plik, który wam wcześniej wskazałem, czyli co sobie ściągnęliście, TWRP, otworzyć i przejść teraz do smartfona. Więc może mała zmiana perspektywy, zaraz wrócimy do kwestii związanych z laptopem. Kolejna rzecz, musicie sobie wejść w informację, ustawienie informacji o programowaniu i uruchomić tryb programisty. Robi się go klikając kilka razy w numer wersji, ja już to mam zrobione, czyli tryb programisty jest włączony i oczywiście on ukaże wam się na samym dole. Musicie mieć jedną ważną rzecz odpaloną. Zdjęcie blokady OM, czyli tu musicie sobie oczywiście potwierdzić pinem. Ja sobie to potwierdzę. No. I no, teraz musiałbym go jeszcze raz ponownie uruchomić. Uruchamiacie, wszystko się zgadza. Ja teraz może tego po prostu już sobie tu nie włączam, bo nie chcę go ponownie uruchamiać. I cóż, jeżeli to zrobicie, musicie sobie wyłączyć swój telefon. Czyli wyłączamy zasilanie fona i musimy uruchomić go w trybie download, żeby wgrać to recovery właśnie do waszego, otóż to, smartfona. Więc tryb download, przycisk w dół, Bixby Power. To musicie sobie zrobić. Jak już sobie to odpalicie, dostajecie taką informację. No, może trochę ostrość gubimy, sorry. O, jest teraz. No, musicie to potwierdzić. I cóż, jeżeli macie coś takiego zrobionego, podpinamy smartfona do komputera, najlepiej za pomocą oryginalnego kabla USB. Jak to zrobimy,
to zaraz zobaczycie, co się pojawi Wam na ekranie. Przejdźmy sobie do ekranu. Mam informację, że jest dodany, klikacie start i możecie sobie wgrać to recovery. Ja teraz tego nie będę robił, bo akurat na tym fonie tego nie potrzebuję. No i cóż, przejdźmy może znowu do smartfona. Chwilę to trwa. Po uruchomieniu spokojnie możecie, jak już pokazałem Wam, wejść w tryb recovery. Uruchomię go sobie na tym drugim urządzeniu, gdzie mam to ogarnięte. Na tym pierwszym tego nie potrzebuję. No i cóż, właśnie używając tej kombinacji, przycisk w górę, Bixby Power, możecie sobie już trochę rzeczy robić. Możecie instalować nowe ROMy, czyli instaluj coś, wgrywacie na kartę microSD, macie wgrany nowy ROM. Sam możecie sobie zrobić restart, wiele innych rzeczy, które macie standardowo w recovery. Ono bardzo fajnie działa, możecie sobie ustawić polski język. I cóż, co jeszcze jest ważne? Oczywiście robiąc takie rzeczy o gwarancji możecie już zapomnieć, więc to jest ryzyko oczywiście. Druga sprawa, na chwilę obecną działa te recovery na ROMach 8.0, czyli jeżeli będziecie próbowali robić to na 9, to Wam nie wyjdzie, więc chyba że wyjdzie niedługo jakaś nowa wersja, to może tak, ale na dzień dzisiejszy musicie mieć wgrany ROM 8.0 i dopiero wtedy możecie sobie kombinować, dogrywać inne dowolne ROMy. Jak to robić? No to tak jak w debrandowaniu, pokazywałem Wam filmy, dokładnie tak samo wgrywa się każdy jeden ROM przez Odina, albo właśnie przez, nawet szybciej, przez właśnie recovery, czyli używać instalu, macie plik ROMy. ROMy można szukać na forach XDA, jest wielu tak zwanych kucharzy ROMów, którzy przygotowują, no, jednego fajnego kojarzę, ale to może w następnym filmie. I możecie sobie wrzucić co chcecie. Do czego się to przydaje? Do wielu rzeczy. Myślę, że nawet w następnym filmie powiem Wam, do czego może się to przydać, a tylko zdradzę telefony od naszych operatorów i pewne problemy z tym związane. Więc cóż, jeżeli chcecie właśnie sobie wgrać jakiś ROM, chcecie wgrać, zrotować, wgrać ruta na telefonie, jakiekolwiek modyfikacje, no to pierwszy krok to jest właśnie wgranie recovery. Tak się to wgrywa w S9, S8, w Note, w starszych modelach również. Kwestia tylko dobrania recovery do Waszego telefonu. Oczywiście nie jest to tak, że jest jeden plik ogólny dla wszystkich modeli, tylko do każdego jest osobno. Oczywiście linki i wszystko, gdzie pobrać, dam Wam na dole pod filmem. No i cóż, możecie sobie wtedy zmieniać, kombinować, ale fakt, tracicie gwarancję, no więc to już jest problem natury. Czy chcecie sobie kombinować, czy nie, wszystko zależy od Was. No i tyle, oczywiście wyjście z tego, no to już Wam pokazywałem, możemy sobie wyłączyć, uruchomić ponownie telefon. Poza tym, że jest to recovery, nic to bardziej nie zmienia. Jeżeli mieliście jakiś standardowy ROM zainstalowany oryginalny od Samsunga, no to nadal go będziecie mieć. Ale jeżeli chcecie coś poczarować, no to tutaj już tak naprawdę hulaj dusza, piekła nie ma, bo można zrobić co by się chciało. Dobra, tyle z mojej strony. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!